super było. No to była krótka rozgrzewka, jeśli chodzi o dobro. No dobrze, powitajmy się oficjalnie. Mam nadzieję, że wszyscy już jesteśmy w komplecie. Witam serdecznie przede wszystkim uczestników trzeciego memoriału Grzegorza Wągiewicza, rozgrywanego pod patronatem prezydenta Suwałk. 14 zespołów z Łotwy, Litwy i Polski. Moi drodzy, powitajmy bohaterów tego spotkania, czyli wspaniałych, młodych piłkarzy. Wielkie brawa dla piłkarzy. Ważną rolę w naszym mieście i nie tylko pełnią Wigry i to młodsze dziecko Wigier, jakim jest Akademia Piłkarska. Brawa dla was. Jak mawiają osoby, które umierają, żyją wśród nas tak długo, jak długo pamiętamy o nich. Za to, że państwo pamiętacie o takich wielkich ludziach, wielkich społecznikach, bo pan Grzegorz Wągiewicz to był wielki społecznik. W imieniu klubu chciałbym powiedzieć, że my w klubie doceniamy wszystkich ludzi, którzy zostawiają część swojego życia w historii naszego klubu. I mam dla państwa do odczytania, myślę, że miłą informację, a mianowicie uchwałę z dnia dzisiejszego Zarządu Suwalskiego Klubu Sportowego Wigry z dnia 4 września 2015. Zarząd SKS Wigry na podstawie artykułu paragrafu 23 statutu klubu uchwala, co następuje. Zarząd Suwalskiego Klubu Sportowego Wigry w związku z 5. rocznicą przypadającą na dzień 1 września 2015 roku śmierci byłego prezydenta miasta Suwałk oraz wieloletniego prezesa Zarządu Suwalskiego Klubu Sportowego Wigry świętej pamięci Grzegorza Wągiewicza postanawia uhonorować go poprzez ufundowanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej, która zostanie na stałe umieszczona na budynku Stadionu Miejskiego w Suwałkach przy ulicy Zarzecze 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Lechia Gdańsk, to teraz pozycja czwarta w grupie B.